Witam hodowców i hodowczynie. Chciałem nagrać ten filmik i opowiedzieć o swoich metodach lotowania, bo wiele ludzi dzwoni, żeby im podpowiedzieć, jak ja to robię, no ale ja bardzo też przepraszam, nie jestem w stanie odebrać dziennie po kilkanaście telefonów i z każdym rozmawiać po 10-15 minut, bo wiadomo, dzieci mamy małe. Jest jakaś tam praca i wolę nagrać, żeby sobie każdy przesłuchał, cofnął ten filmik, opowiedział. A tak jak mówiłem, systematycznie i na bieżąco nagrywamy filmy. Na YouTube założyliśmy swoje konto, zapraszamy również do oglądania, do subskrybowania tych filmików. I właśnie dzisiaj chciałem opowiedzieć o metodzie lotowania. Może najpierw zacznę, jak łączę gołębie w pary, kiedy to robię i wszystko. No, tak zawsze starałem się, bo nie ukrywam, że lotuję metodą młodymi, lotuję metodą zaciemniania. Czyli zawsze łączyłem gołębie w styczniu, tak koniec grudnia, początek stycznia, kiedy jest całkowicie zaćmienie księżyca. No nie wiem, kiedyś mi to podpowiedział taki hodowca, żeby tak robić i tak właśnie robię. W tym roku wypada zaćmienie 29 grudnia, ale ponieważ są święta, no to wiadomo, przesunę to wszystko o jakiś tam miesiąc, bo też jest wystawa 13, 14, 15 ogólnopolska w Kielcach, gdzie też serdecznie zapraszam na nasze stoisko. No i właśnie też z tego względu nie łączę miesiąc wcześniej gołębie, tylko miesiąc później, no bo mamy tam trochę gołębi na rozpłodzie, 30 par, czyli 60 gołębi i nie chciałbym tego rozbijać, łączyć, później brać na targi. Ja tak zawsze biorę z 20-25 gołębi z rozpłodu na targi. Jeżeli coś się sprzeda, no to pójdzie, a jeżeli się nie sprzeda, no to wracają do domu i dopiero są przygotowane do rozpłodu. No i w tym roku będę łączył gołębie 30 stycznia. Tak właśnie tutaj widzę fazę księżyca na 2017. 28 styczeń to jest typowe zaćmienie, czyli zacznę do rozpłodu świecić światło, przedłużać dzień 2 tygodnie wcześniej. Po to, żeby się fajnie gołębie przygotowały i jak wiadomo trzeba odchudzić samiczki, co najmniej z 2-3 tygodnie przed parowaniem wjechać im z karmą jakieś ryszpady, lekkostrawna, połowa dawki karmy, gdyż jak one się zapasą, to nic z tego nie będzie, nie zniosą nam jajek w 8-10 dniu, a później wiadomo, cały lęk nam się, jedna para zniesie tu, druga tu, a zniosą jajka, to trzeba podać kurację na żółty guzek, wtedy nie wiadomo, jak to robić, a też właśnie nie polecam kuracji na żółty guzek przed parowaniem, gdyż ranidazol, metronidazol i te wszystkie środki zabijają nam plemniki u gołębi, czyli później mamy bardzo dużo czystych jajek. Najlepiej zrobić kurację, jak gołąbki poniosą jajka i wtedy tam podać im 3 dni trichogreen, 3 dni totalną dezynfekcję i mamy wtedy kurację z głowy. No i wtedy polękną się te młode, wiadomo, poobrączkujemy i jak już je oddzielę, to jeżeli młode kończą 30 dni, to ja od razu je szczepię pierwszy raz. Paramyxo, wiadomo, przed tym je odrobaczam. Przy każdym oddzieleniu, jeżeli oddzielam młode do gołębnika młodych, po 2 krople molika do dzioba i mam z głowy. Gdy kończą 35 dni, szczepię je Paramyxo plus Adeno. Po 25 dniach powtarzam Paramyxo plus Cyrkowirus i od razu szczepię gołębie młode na ospę w tym samym czasie. Szczepię w kark Paramyxo Adeno, a w pachwinę insulinówką 0,1 na ospę. I nic więcej z tymi gołębiami nie robię. I zaciemniam je od godziny 17 do godziny 8 rano. Wiadomo, raz dziennie tylko je karmię. Na początku są karmione tam, dopóki nie osiągną takiego wieku, gdzie już fajnie jedzą, to są karmione na pełnym korycie. Później jedzą tylko raz dziennie o godzinie 15 do pełna, godzina 15:15 karma jest resztę zabierana i gołębie później o 17 są zacinane. Z tego względu tak robię, że później jak je otwieram na dach, to one są tak nauczone, że o 15:16 już wszystkie czekają w gołębniku, bo raz dziennie jedzą
do pełna. I to jest co do... Aha, zaciemniam te młode do najdłuższego dnia w roku, czyli tam do 21 czerwca. Około. No i później normalnie trenuję. Jak już przestaję je zaciemniać, to przechodzę na dwa razy dziennie. Dyscyplina. Powoli gołębie trenuję. No wiadomo, jak je wypuszczam. Staram się, jak są takie małe, to żeby je wypuścić 2-3 razy na dach, żeby one się obyły z terenem, żeby nie zaczęły latać, bo wtedy jaszczon by je wszystkie wykosił. I wtedy je przymykam i później jest dużo łatwiej je obuczyć. No i to tyle co do metody młode i zaciemnianie. A teraz gołębie lotowe. Moja metoda w gołębiach lotowych to jest tak zwane totalne wdowieństwo. Stosowałem już, mogę się z wami podzielić, od kilku lat różne metody. Robiłem i totalne wdowieństwo, robiłem i metoda na sucho, jak to mówią, bez wychowywania młodych. Robiłem i 3 loty, że leciały z gniazda. No ale powiem tak, metoda totalne wdowieństwo. Kiedyś robiłem tak, że łączyłem gołębie w lutym, pozwalałem im nanieść jajka, wychować po jednym młodym, automatycznie nanieść drugie jajka i po 5 dniach wysiadywania drugich jajek, żeby nie zrzuciły pióra, rozdzielałem gołębie. To było już 2 tygodnie przed lotami. Gołębie wchodziły w totalne wdowieństwo, czyli wtedy było czas na treningi i na wszystko, na kurację zrobić. Próbowałem też metody na sucho, czyli 2 razy pozwalałem im nanieść jajka. Raz, później posiedziały jakiś czas, później drugi raz. Była to fajna metoda. Bez takiej zabawy, można powiedzieć, gołębie były od razu od pierwszego lotu w dużej formie, ale co stwierdziłem, że te gołębie nie wytrzymywały mi tempa do końca. Do 10 lotu spisywały się rewelacyjnie, no nawet chyba był do 10, 10 razy pierwszy z każdego lotu, ale później już te gołębie zaczęły mi siadać. Przyszły maratony, ja już ich nie umiałem zmotywować, co najmniej roczne też bardzo wtedy dostawały w kość, dużo tych gołębi ginęło, a jak już był jakiś cięższy lot, to te gołębie w ogóle nie dolatywały. To była kolejna metoda, którą próbowałem, też nie bardzo mi się sprawdziło, to chyba był 2014 rok i to chyba był taki mój najsłabszy rok względem gdzieś tam ogólnopolskim. Następną metodą, jaką robiłem, też testowałem, to była metoda, że na tak łączyłem, że gołębie 3 pierwsze loty leciały z młotka. No, też nie byłem z tego zadowolony. Ale teraz stosuję od 2 lat taką metodę, gdzie łączę gołębie. No w tym roku będę łączył gołębie 26 lutego, bo widzę, że jest również na fazach księżyca pełne zaćmienie. 26 gołębie będą łączone, będą wychowywały po jednym młodym. Czyli jak już samic będę widział, że samce zaczynają pędzać samiczki na następne jajka, rozdzielam gołębie i nie musi być to metodą obiegową. Samce sobie same potrafią wychować po jednym młodym, a część tam z 10 młodków rzucam na dół do samic, na słomę i samiczki je również karmią. Wychowują te młódki, zaczynam wtedy intensywne obloty w koło domu, wiadomo, jest czas, żeby porobić kurację, wszystko i na przykład jak mamy pierwszy lot, to tak sobie planuję, że pierwszy lot, 15 dni przed pierwszym lotem łączę drugi raz gołębie w parę. Dlaczego? Dlatego, że one wtedy zniosą jajka i 3 loty mamy tak zrobione, że 3 loty lecimy prawie w tygodniu. Czyli na 3 loty gołębie idą z jajek. Co tutaj jest bardzo kluczową i ważną rolą? To, że gołębie roczne bardzo dobrze wtedy się spisują na tych pierwszych lotach. W ogóle nie giną i to jest dla nich taka bardzo duża motywacja, gdyż one wychowały młodego w gnieździe. Później lecą 2-3 loty z jajek, a gdzie ja naprawdę rocznymi gołębiami bardzo ostro gram co roku. No, robią maratony, nie mówię, że samczyki, ale samiczki to staram się wkładać na maratony i wszystko. Samczyki lecą również, ale jak już jest 500 podwiad i upał, no to wtedy je wstrzymuję, bo
Ja to robię tak, że na przykład po którymś tam locie, szóstym, siódmym, widzę, że coś mi się już fajnie szykuje do jakiejś kategorii czy coś, to wtedy zostawiam partnera w domu, nie chcę, żeby później było jakieś załamanie formy i tam zostawiam, zawsze staram się połączyć tak, żeby rocznym samcom dać stare, bardzo dobre samiczki i odwrotnie, także później w razie czego mogę sobie tych partnerów zostawić w domu. No i to jest właśnie taką metodą, którą stosuję teraz od 2 lat, no i jestem bardzo zadowolony z tej metody. Co jeszcze mogę powiedzieć? No o tej metodzie, no wiadomo, tam jak gołębie zniosą jajka, to jakąś kurację przeprowadzamy na żółty guzek. Później jeżeli one zniosą drugie jajka, to wtedy nic nie przeszkadza. Zrobimy jakąś kurację na drogi oddechowe. No dlaczego ja też tak robię? Dlatego, że zawsze drugie jajka, no nie jestem w stanie na początku wychować tych młodych dla tych ludzi tyle i tyle, bo wiadomo, że zostawiam sobie, ale mam klientów, którzy przyjeżdżają po jajka, typowo po jajka, zamawiają sobie, łączą tak samo i wtedy jak ja łączę 15 dni przed pierwszym lotem, no to ludzie sobie tam dzwonią i zamawiają 10-15 jajek. Ja zostawiam te jajka tak, że jak przyjeżdżają, to żeby były zalężone, żeby tam nie było i no wiadomo też z tego jakieś tam korzyści mam. No i to jest taka metoda, no wywożę później co do jeszcze do treningów i do tego wszystkiego. Staram się wywozić gołębie przed sezonem lotowym. No wtedy jest fajnie, bo one siedzą na jajkach, mogę wszystko zapakować i wtedy na tych jajkach posprzedawane to leżą plastiki i sobie wywożę i samce i samiczki, nie trzeba wozić do osobnych koszy. No to wywiozę je z 10-15 razy. Zaczynam wiadomo tam od 10 km i nie dalej jak 50 km z tego samego miejsca. A później jak już wrócą z trzeciego lotu, to jajek w gołębniku nie ma, tych plastikowych, no i zaczyna się wtedy totalne wdowieństwo całkowicie. Wtedy trenuję gołębie i w środę, i w piątek. Albo koledzy tutaj przyjeżdżają z innych oddziałów, jak jadą na trening, zabierają moje gołębie, wiadomo, że to wtedy leci 500-600 gołębi i z takiego treningu to też się w środę staram się, żeby gołębie się nie spotykały, a w piątek wypuszczają je po południu wszystkie razem, przylatują do domu, spotkają się z sobą 10-15 minut, rozdzielam, już po południu nie robię treningu i tak są zapakowane później na lot i wracają z lotu. To zależy od trudności lotu, trzymam je albo od rana do wieczora, znaczy od lotu do wieczora, nieraz zostawiam je do rana. No i tak to wygląda. Przy okazji chciałbym podziękować naszemu prezesowi od spraw lotowych, Krzysztofowi Zębikowi, bo władze się zmieniło u nas w oddziele. Krzysiu przyszedł, no wyśmienicie sobie dał radę, jeżeli coś było nie tak, zawsze zadzwonił, spytał się Dominik, jak robimy, bo jest taka pogoda, czy jedni chcą puścić, drudzy nie, 3 oddziały puściły, 2 miały bombę, no bardzo dziękuję, że liczy się też z tym, że ja jednak żyję z gołębi, nie pracuję, jest to dla mnie całe moje życie te gołębie i liczy się z tym zdaniem, żeby coś się nie wydarzyło. No ale też również bardzo fajnie, piękne puchary w tym roku zdobyte. Ten puchar zdobyłem ja w oddziele. Wybierał je właśnie Krzysiek Zębik, prezes. Ten puchar zdobyła moja żona. No bardzo, bardzo takie inne puchary niż te wszystkie inne, za co też bardzo dziękujemy. No i następny filmik będziemy się starali nagrać po jakimś czasie i znowu wrzucić na nasze konto na YouTubie, gdzie bardzo zapraszamy do oglądania. Dziękuję i pozdrawiam, dobre loty.